Zapraszamy też jednego z bohaterów głośniejszego pojedynku fightowego w historii naszego kraju. Panie i panowie, przed wami Jacek Muran Murański! Jeden 600. Jacku, zapraszam cię tutaj na lewą stronę do Ice Walla. I jego gotowy na wszystko. Przed wami Marcin Cesarz Neumann! Sto 10-200. 110-200. Panowie ochroniarze, proszę ustawić się fałkę. Tak, tak. Tutaj nie będzie czekania. Marek Szwedowski mi coś o tobie powiedział. Już się jutro nigdzie nie schowasz. Marek już się jutro nigdzie nie Marek schowasz. Marek Szwedowski coś powiedział. Oczy. Marek już Szwedowski. Się jutro nie schowasz. To, rozumiesz to? Marek Szwedowski. Nigdzie się nie schowasz. Ostatni raz rozumiesz? I nigdzie się nie schowasz. Jesteś szybki jak motyl. Jesteś szybki jak motyl. Jacek powiedział, że Marcin jest szybki jak młody. Ja słyszałem kiedyś z ust Marcina, że powiedział... Znowu leków nie wziął, i małpę udaje. Ja słyszałem, że kiedyś Marcin powiedział, że u niego tyle strachu, co pieniędzy. O, dokładnie. Slow motion, slow motion. Dobrze, śmichy, chichy, a teraz podchodzimy jak najbliżej klatki się da i robimy face to face. O, jaki Marcin z Big Brothera straszył, jaki Mówicza tam, o, jaki Marcin i Ale Rutowicz, ojojojojo, ale się wkręcił. Jutro już będzie. A Jacek? Jutro jeszcze nikt nie obroni, nie będzie ochroniarzy. Nie będzie się za kim schować. Jutro będzie ciężki w pi... Czemu leków nie wziąłeś? Dlaczego leków nie bierzesz? Jak ci lekarze zalecają? Ty bierzesz. Debilu skończony. Ale ty masz te tarcze, co? Fajnie, co? Fajnie, bo plexi, ty paranie skończony. Wejdzie w ten nosek, ale będzie łamany. Ale będzie łamany. Jak tam stres straczka? Mazur mówił, jak masz stres straczkę przed tym, przed walką, co? Już jest? Już się włączyła? Już jest? Stres kupa? Ta walka nie wyjdzie poza pierwszym rundem. Nie, pewnie, że rozpi... go w drobny mak. Wszystko mi Szwedowski powiedział. Wszystko. Wszystko mi powiedział. Nie wiem. O twoich ślepakach. Wszystko mi powiedział. Wszystko mi powiedział. Ty Szwedowski mi wszystko powiedział o twoich ślepakach. Ty lekarzu, wiem, to boli. Ty musisz z lekarzem rozmawiać, jak cię to boli. Ale ja cię jutro ustawię, do ustawień fabrycznych jutro wiem, wrócisz. Się tak to boli. Zobaczysz, do ustawienia fabryczne, jak ej, się obudzisz, strzelający może, ślepakami. Może, strzelający ślepakami. Wszystko mi powiedział, cię wiem, że mu tak cię to boli. W tej Somalii słyszałem, że jesteś najdzielniejszy. Wszystko najdzielniejszy byłeś w tej Somalii. Wiem, to jest jeden mu. Problem. W 90 tak roku boli. Tam nie było żołnierzy legii cudzoziemcy. Wiem, czemu tak boli. Chyba cię tam kłali jednego. A słowo ślepak. Jako debila. Ślepak. Wiem, czemu tak boli. Mentalista mi wszystko powiedział o tobie. Już jest po tobie. Tak, jest po mnie. Już jest ślepaku, po tobie. Tak, jest po mnie. Ukiełoczka, groźne. Odważny, k***a, wy się schowałeś? Poproś panów, k***a, odeszli. Jutro. To zobaczymy, co jutro, k***a, cię już nie ma. Jutro cię już nie ma. Strzelający ślepakami jutro. Jutro cię już nie ma. Marek Szwedowski. Rozumiem? Panowie, po raz wszystko ostatni, wiem. Bo to musi wszystko się kiedyś wiem, skończyć, Rudo, podchodzicie. Wszystko o tobie wiem, Rudo. I o twoich ślepakach. Kumasz? Już wiesz wszystko, nie? Już zrozumiałeś, idioto? Gdzie jesteś? Już zrozumiałeś? Czy jeszcze nie? Nie dociera jeszcze? Weź sobie podrączkę swojego kolegi homu... Jakimowicza. Co tam sobie robiliście pod prysznicą, Big Brotherze? Dlatego tak deklarujecie, że nienawidzicie, co? Ale wy nie nienawidzicie! Jesteście jak Ernst Röhm. Co go kill in w noc długich noży. Tacy dwóch kochających inaczej, a deklarujących nienawiść. Dlatego musiał ktoś pomóc. Ktoś musiał pomóc ślepakowi. Kto pomagał? To będzie nazwisko? Pomagał?
pomagał. Kto pomagał? Bo ja znam. Marcin z Bani. Marcin, Marcin, dam ci mikrofon, daj Jackowi mikrofon. A gdzie ty spierdol? Nie po to dawałem ci mikrofon, ale dobrze wiedzieć, że nie warto. Znasz. Ja mam wrażenie, że Marcin cały czas patrzy i szuka słabego punktu Leksy, ale chyba nie znajdzie. Marek, jedyny słaby punkt to jest ta szmata po przeciwnej stronie. Szuka koguta, co go nigdy nie miał. Dlatego miał jeszcze pomocników. Doigrałeś. Musiał mieć pomocników. Doigrałeś. Musiał mieć pomocników. Nazwisko ci powiedzieć pomocnika. Doigrałeś. Bo ja znam. Chcesz nazwisko pomocnika? Jest po tobie. Od Marka Środowskiego znam nazwisko pomocnika. Jest już po tobie. Jacku, o jakim pomocniku mowa? Gością, co? Jacku, Jacku, o jakim pomocniku mowa? Jacku, o jakim pomocniku mowa? Co? O jakim pomocniku mowa? On wie. Arku, myślę, że na dzisiaj to jest wystarczająco. Niech wszystkie emocje zostawimy na jutro. Panie i panowie, zostawmy rzeczywiście coś na jutro, już jutro. Jedna z najważniejszych walk, być może najważniejsza w historii polskich freakfightów. Proszę o pozycję bokserską, ale myślę, że lekko nie będzie. Marcin, opowiedz wszystkim, jak z Jakimowiczem było pod prysznicem Big Brotherze. Bo ja wiem. Wiem. Jola mi opowiadała Rutowicz, jak was zdrowała. Jak opowiesz najpierw, jak było... Najpierw opowiedz, jak było w Somalii. Kudemon! Pędy pasał są! Kto pyta? Jak mi powiesz, kto pyta? Debilu, to nie kudemon! Ty przeczytałeś tylko fonetycznie, Niech się pyknął z Jakimowiczem. Debilu skończony! Dwóch pierwszych homofrabów! Francuski. Po francusku to ty tylko zapierdalałeś! Pierdlu. Dlatego Maskotko potrzebowałeś wyziemna. Pomocnika! Po francusku to tylko zapierdolisz! Pomocnika! Blisko pomocnika? Chcesz teraz? Czy po walce? Jak się zapierdolisz? Blisko pomocnika? Pokaż, bo to umiesz doskonale, pokaż! Bo ja znam. Chcesz nazwisko pomocnika? Pokaż, zapierdala po francusku. Umiesz to doskonale. No? Tak zaczynasz? Dawaj, pokaż! Pokaż! Wszystko, jestem w twojej głowie. Panie i panowie! Dziękujemy w takim razie, dziękujemy. Zostawcie coś jutro na klatkę. Ta walka będzie miała ujście w klatce. Będzie ty k***bał już dzisiaj, tylko podziękuj panom, bo tylko dzięki nim dziękuj jesteś panu. Tutaj, bo już byś na rogcie rozpierdolony, spierdalałeś się, złapali cię w pół, żebyś ze studia nie spierdolił. Podziękuj panu dziękuj teraz. Panu, tak masz rację, dziękuj panu. Dziękuj panu. Na kolana i po francusku. Tak. Tak, zapierdol. Dobrze, nie będziemy tego kontynuować. Dziękujemy serdecznie. Panowie, Marcin w pierwszej kolejności. Marcin, dziękujemy. Widzimy się już jutro. Panie i panowie, dziękujemy, Marcin, Prezes Najman kontra Jacek.